Bardzo serdecznie witam Państwa i dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia na uroczystość immatrykulacji studentów pierwszego roku kierunków studiów Politechnice Śląskiej, które prowadzone są przy Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Jak Państwo, mam nadzieję, zobaczą wkrótce, może już zobaczyli podczas tego pierwszego tygodnia i Nocy Naukowców na przykład, Wydział jest wyjątkowy. Welcome in Poland and welcome at our university. Szanowni Państwo, rozpoczynamy kolejny rok akademicki. Na pewno nie będzie to rok łatwy, nie ze względu na jakąś specjalnie trudną sytuację uczelni, bo uczelnia rozwija się bardzo dobrze, ale przede wszystkim na trudną sytuację geopolityczną. Pandemia w dalszym ciągu jest z nami, pomimo tego, że w tej chwili dominują inne problemy, problemy takie jak wojna w Ukrainie. Rok temu podczas inauguracji nadawaliśmy doktorat honoris causa panu profesorowi Bobalo, rektorowi Politechniki Lwowskiej, z której Politechnika Śląska się bezpośrednio wywodził. Wydział Mechaniczny Technologiczny bezpośrednio dziedziczy tradycję jednego z czterech pierwszych wydziałów Politechniki Śląskiej, Wydziału Mechanicznego, a zatem jest to 78. inauguracja roku akademickiego. Tu, jeżeli jesteśmy już przy temacie wojny w Ukrainie, ja przede wszystkim kieruję do całej społeczności akademickiej Wydział podziękowania za wkład w pomoc uchodźcom we współpracę z uczelniami ukraińskimi. Zawsze mogliśmy jako uczelnia liczyć na Wydział Mechaniczny Technologiczny, tak samo było w pandemii. Szanowni Państwo, przed nami kolejny trudny rok. Rok zdominowany przede wszystkim przez kryzys ekonomiczny, kryzys gospodarczy, inflację i rosnące ceny energii. Powołany został w uczelni specjalny zespół do racjonalnego wykorzystania energii. W tej chwili będziemy inwestować przede wszystkim w OZE, w rozwój fotowoltaiki, pomp ciepła. Przede wszystkim dbajmy o racjonalne wykorzystanie tej energii, bo to są realne koszty. Szanowni Państwo, za nami również rok bardzo ważny z punktu widzenia badań naukowych. Jesteśmy po zakończonym procesie ewaluacji. No nie jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani z wyników tej ewaluacji. Uczelnia złożyła odwołania od tych dyscyplin, w których spodziewaliśmy się wyższe kategorie i liczę, że w dużej części uda nam się te kategorie podnieść. Niemniej jednak powinniśmy się pochylić również nad tymi wynikami, które mamy w tej chwili, wyciągnąć z nich wnioski i zastanowić się, co powinniśmy jeszcze dodatkowo usprawnić w funkcjonowaniu naszej uczelni, aby uczelnia rozwijała się bardzo intensywnie. Realizujemy strategię uczelni badawczej i to jest dla nas sprawa kluczowa. Jesteśmy w gronie 10 laureatów programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, co przynosi nam 38 milionów dodatkowych środków na badania i rozwój każdego roku. I o to przede wszystkim musimy zadbać. Musimy zadbać o to wszyscy, my jako władze uczelni, żeby te środki zachować, ale przede wszystkim państwo, nauczyciele, akademicy, doktoranci, ale także studenci, bo ten program jest napisany w taki sposób, żeby obejmował jak największą część wspólnoty akademickiej Politechniki Śląskiej. Miniony rok to rok doskonalenia systemu kształcenia w Politechnice Śląskiej, uelastyczniania programów studiów, zwiększania tej grupy przedmiotów wybieralnych. To jest wzrost kształcenia prowadzonego w trybie problem-based learning i project-based learning. Szczególnie ta druga forma w tej chwili dominuje. To są te formy, które są najciekawsze dla studentów, ale jednocześnie najlepiej przygotowujące do przyszłego rynku pracy, budujące kompetencje miękkie, rozwijające kreatywność, innowacyjność. Trudno nie wspomnieć programu doktoratów wdrożeniowych. Politechnika Śląska jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o liczbę doktoratów, bo to jest ponad 270 doktoratów wdrożeniowych. Jesteśmy jednym z liderów krajowych. Natomiast liderem w naszej uczelni w zakresie doktoratów jest Wydział Mechaniczny Technologiczny. Bardzo mnie cieszy liczny udział w procesie kształcenia otoczenia społeczno-gospodarczego. Pani dziekan wspominała, że bardzo wielu przedstawicieli uczestniczy w pracach Rady Dziekańskiej. I myślę, że to bardzo korzystnie wpływa na rozwój działalności, na modyfikację procesu kształcenia, dostosowywania go do potrzeb przyszłego rynku pracy. Szanowni Państwo, a zatem
korzystajcie z szerokiej oferty działalności edukacyjnej, badawczej Wydziału Mechanicznego, Technologicznego i Politechniki Śląskiej. Korzystajcie z programów badawczych, inspirujcie tworzenie nowych programów, pokazujcie nam, władzom uczelni, co trzeba zmienić, żeby ta uczelnia lepiej funkcjonowała, żeby badania naukowe się rozwijały, żeby kształcenie się rozwijało. Wszystkiego dobrego, wielu sukcesów w życiu zawodowym, osobistym. Dziękuję bardzo. Świadom godności i obowiązków studenta ślubuję uroczyście zdobywać wiedzę i umiejętności w duchu prawdy, wolności i odpowiedzialności. Ślubuję. Okazywać szacunek innym osobom przy zachowaniu zasad sprawiedliwości i tolerancji. Ślubuję. Przestrzegać zasad współżycia społecznego i przepisów akademickich. Ślubuję. Strzec dobrego imienia Politechniki Śląskiej. Ślubuję. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie pogratulować. Pogratulować wyboru uczelni Politechniki Śląskiej, uczelni badawczej. Nie zawaham się stwierdzić, że jednej z wiodących uczelni w Polsce. Wierzcie mi Państwo, że nie mogliście lepiej zainwestować najcenniejszego kapitału, jaki posiadacie, czyli własnego czasu. Starajcie się Państwo od początku korzystać z tego, aby później po tych paru latach mile wspominać ten czas, a wierzcie mi, że wraz z upływem czasu te wspomnienia będą coraz bardziej miłe i sympatyczne. Serdeczne życzenia spełnienia marzeń, spełnienia Państwa planów. Całe piękno studiowania to nie tylko nauka. Nasz wydział daje Wam wiele możliwości rozwoju. Nie tylko w formie zajęć, ale również poprzez organizacje studenckie. Takie jak koła naukowe czy samorząd studencki. To właśnie tam, podążając za swoją pasją, spotkacie się z ludźmi, z którymi będziecie mogli się nią dzielić. Viva Pan!